Siemka, z tej strony Karolina. Dzisiaj mamy jedną przesyłkę. Tak jak widzicie, jest to przesyłka od Maxa. Tak, od tego Maxa, który już mi kiedyś też pomagał zdobyć autografy pogoni i inne takie. I teraz nadeszł czas na autografy Lechii Gdańsk. W związku z tym, że Max też tam zdobywa dla siebie w Szczecinie przy okazji meczy pogoni, to tutaj załatwiłam sobie od niego, oczywiście w ramach tam jakiejś wymiany, autografy Lechii Gdańsk i dzisiaj mi je odesłał, tak więc zobaczymy, jak się spisał. Z tego, co mi mówił, to tam jakiś deszcz był, więc te zdjęcia są w troszkę gorszym stanie, ale kurde, zobaczymy. Może nie będzie tak źle. I to wszystko ładnie zapakowane. Oczywiście fotki moje ja wysyłałam. I mamy na początek tak. Tutaj jest Łukasz Budziłek. O, widzicie, to jest właśnie chyba efekt tego deszczu. Ale jest do... nie jest najgorzej. Mamy dwa autografy Łukasza Budziłka. Następnie tu jest Grzelczak. Następnie Rudnilsson. Tak, o ile się nie mylę, tak. Rudnilsson. Następnie mamy Bruno Nazario w takich barwach Hoffenheimu. Tu mamy Gersona. Tu mamy Ariela Borysiuka. Mateusza Bąka. Oj, tu jakieś sklejone są zdjęcia. Oj. Zdjęcie trenera nam się skleiło. Tak więc Jerzy Brzęczek. Następnie Rafał Janicki. Tutaj mamy Antonio Czolak. Oj, tu znowu coś nam się skleiło. Oj. Tu mamy, no właśnie, nie wiem, Wiśniewskiego rozmazanego. Teraz mamy, o kurczę, to jest Nikola Lekowicz. Następnie znów Bruno Nazario. Sebek Mila, a ma fajny ten podpis, naprawdę taki duży, fajowy. Następnie tu mamy Króla Wawrzyniaka. Tak, tu mamy Stojana Wraniesza. Jeszcze jednego Grzelczaka i na koniec jeszcze jednego Rafała Janickiego. Tak więc, jak widzicie, dzisiaj spora porcja autografów Lechii Gdańsk, wszystkie zdobyte osobiście, więc autentyczne. Więc jeżeli Wam się podobało, to zapraszam Was do kolejnych odcinków i pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli jeszcze oczywiście mnie nie subskrybujecie. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Karolina.